W środę w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury uroczyście zakończono rok Akademickiego Uniwersytetu III wieku. Uroczystości prowadziła prezes Stowarzyszenia Skarżyskiego Uniwersytetu Beata Rybarczyk-Czajkowska, która podsumowała dotychczasową działalność Uniwersytetu oraz podziękowała władzom miasta za wsparcie. Głos zabrał również prezydent Konrad Kronik, który pogratulował seniorom aktywności oraz przedstawił obecno oraz przyszłe działania miasta przeznaczone dla seniorów ze Skarżyska. Prezydent symbolicznie podziękował wszystkim zaangażowanym w Pracą uniwersytetu przekazując kwiaty na ręce Zofii Ubysz, która przez 10 lat współtworzyła Uniwersytet III wieku. Podczas zakończonego roku akademickiego na zajęcia regularnie uczęszczało około 250 osób. Studenci mogli brać udział w zajęciach języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, gimnastyki, aerobiku. Zorganizowane były również wyjazdy na basen w Starachowicach, zainteresowanie uniwersytetem III wieku nie maleje od lat. Miejskie Centrum Kultury wspiera tę inicjatywę. Studenci zawsze mogą liczyć na nasze Wsparcie. Zależy mi, by Miejskie Centrum Kultury było dla seniorów nie tylko miejscem do nauki, ale również integracji, mówi dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Uniwersytet III wieku działa w Skarżysku od 2008 roku, jest najlepszym dowodem na to, że na naukę nigdy nie jest za późno, a najlepszym na to przykładem są właśnie studenci Skarżyskiego Uniwersytetu III wieku. W części artystycznej wystąpili The 55, Perły z Lamusa i zespół pieśni i tańca Skarżysko. Warto przypomnieć, że rok 2018 jest jubileuszowy. Uniwersytet obchodzi dziesięciolecie istnienia, z tej okazji już w październiku odbędą się obchody tego szczególnego jubileuszu.